Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W miniony wtorek 2 lipca 2024 roku premier Węgier Viktor Orban złożył swoją wizytę w Kijowie. Była to pierwsza wizyta od czasu nowej odsłony wojny. Na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku premier Orban rozmawiał z prezydentem Wołodymierem Zełenskim na temat ewentualnego zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych. To co prezentuje obecnie węgierska dyplomacja, czy to w, jeśli chodzi o zabiegi premiera Orbana, czy ministra CR to szefa węgierskiej dyplomacji, to bardzo silne uwypuklenie mediacji węgierskiej, jeśli chodzi właśnie o ten konflikt i trzymanie się z dużym dystansem, jeśli chodzi o pomoc militarną, to tak mówiąc bardzo delikatnie pomoc militarną dla Ukrainy. Widać tutaj ogromną rozbieżność zresztą polityki zagranicznej Węgier w stosunku do chociażby polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa Polski. Po tej wizycie w Kijowie premier Orban powiedział w wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika Die Weltwoche, że przygotowuje specjalny raport dla Rady Europejskiej na temat możliwości osiągnięcia pokoju na Ukrainie. Co ciekawe, w tym samym dniu, w którym... Orban gościł z wizytą w Kijowie. Szef węgierskiej dyplomacji, Peter Siarto, rozmawiał telefonicznie z Jarzykiem Ławrowem, szefem rosyjskiej, rosyjskiej dyplomacji. I co bardzo ciekawe, według komunikatu opublikowanego przez MSZ Rosji, obaj politycy rozmawiali na temat potrzeby zapewnienia praw mniejszości narodowych na Ukrainie. Wiemy z, już od wielu lat, że temat Praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie to jest jeden z takich kluczowych, sztandarowych tematów podnoszonych przez dyplomację węgierską w relacjach z Ukrainą. I też trzeba tutaj powiedzieć, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odcięło się od tej wizyty kolejnej premiera Wiktora Orbana, ponieważ kolejną wizytę w miniony. Piątek, czyli 5 lipca bieżącego roku Viktor Orban odbył w Moskwie. Złożył taką wizytę w Moskwie, spotkał się z Władimirem Putinem. Tutaj ukraiński MSZ odciął się od tego, powiedział, że decyzję Orban podjął bez uzgodnienia czy koordynacji z Ukrainą. No, o warto zauważyć, że Węgry są suwerennym, niepodległym państwem i nie mają obowiązku konsultowania, uzgodniania czy koordynacji wizyt swojego premiera z Ukrainą. To tak, to tak na marginesie. Trzeba tutaj także podkreślić, że kilku przywódców europejskich wyraziło swoją, można powiedzieć, taką niechęć wobec tej wizyty premiera Orbana w Moskwie. Jednym z tych przywódców, jednym z tych polityków europejskich był premier Donald Tusk, który obruszył się na, na tę wizytę. No ale trzeba tutaj jasno podkreślić, że Węgry, jeszcze raz podkreślam, są suwerennym krajem, są niepodległym państwem, które prowadzi politykę wielowektorową. I nikt nie ma prawa dyktować z zewnątrz, jaką politykę Węgrzy mają w tym zakresie prowadzić. Co, co ciekawe, sekretarz generalny NATO, jeszcze obecny Jens Stoltenberg, powiedział, że Węgry poinformowały NATO o tym, że premier Orban planuje właśnie wizytę w Moskwie i. Dodał przy tym, że oczekuje, że premier Orban w przyszłym tygodniu zrelacjonuje przebieg swojej wizyty na szczycie NATO, który jest zaplanowany w Waszyngtonie. Będę zresztą komentował ten szczyt dla Państwa na, w podcaście geopolitycznym. Jeśli chodzi o samo spotkanie premiera Orbana z Władimirem Putinem, według doniesień rosyjskich, trwało ponad 3 godziny i. i Przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, było poświęcone właśnie swego rodzaju misji pokojowej, z którą Węg premier Węgier przybył, yy, przybył do Moskwy. To zresztą bardzo ciekawe i interesujące, że kraj yy, około czterokrotnie mniejszy liczebnie od Polski, odgrywa taką, chce odgrywać taką rolę ma taką ambicję odgrywania roli mediacyjnej w naszej części, w naszej części Europy. Szczegółów. Yy, tej rozmowy nie znamy, niemniej jednak widać, że wizerunkowo Węgrzy chcą się sytuować jako taki gracz, który obecnie stoi na czele Rady Unii Europejskiej i występuje z pewnym, właśnie, powiedzielibyśmy, takim planem pokojowym. Chce próbować negocjować, negocjować pokój. Ta ten wektor strategii węgierskiej niewątpliwie ma na celu wzmocnienie samej pozycji Węgier i w ramach Unii Europejskiej, i w ogóle jako, jako gracza w Europie, w Europie Środkowo-Wschodniej. Co interesujące, rzecznik gabinetu, właśnie Wiktora Orbana, poinformował, że Orban. Weźmie także udział w odbywającym się i 5 i 6 lipca szczycie Organizacji Państw Turkijskich. W Azerbejdżanie tutaj warto zauważyć, że Węgry są obserwatorem, mają status obserwatora właśnie w Organizacji Państw Turkijskich. Jak widać, polityka węgierska jest polityką, no, można powiedzieć, taką wielowymiarową, jest polityką wielowektorową. Węgrzy starają się grać zdecydowanie. Wyżej, czyli licytować zdecydowanie wyżej niż, niż mają tych kart w, w ręku, używając takiego porównania. Jest to polityka, która może przypominać w wielu aspektach politykę realizowaną przez Reczepa Erdoana i przez nakreśloną zresztą na początku tego wieku przez Achmeta Dawutoglu, profesora stosunków międzynarodowych i byłego szefa dyplomacji Turcji, to także polityka wielowektorowa, polityka obecności na różnych polach tej, powiedzmy, eurazjatyckiej szachownicy, że użyję tego porównania Zbigniewa Brzezińskiego, widać, że... Węgrzy nie mają zamiaru siedzieć cicho i siedzieć, można powiedzieć, tylko i wyłącznie w Brukseli, jako właśnie państwo, które przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Zresztą to bardzo wyraźnie wybrzmiało z, z właśnie z, z jednego z profilów w mediach społecznościowych, właśnie premiera Orbana, który powiedział wprost: Cytuję, Siedzenie w Brukseli nie jest drogą do Pokoju. Podczas węgierskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej podejmiemy pierwsze kroki w kierunku pokoju. Koniec cytatu. Jakże mocno kontrastuje to z polityką, którą prowadzą decydenci w Warszawie. Warto zauważyć, że Węgrzy, mimo całej sytuacji wokół wojny na Ukrainie i tej presji, która płynie ze Stanów Zjednoczonych, cały czas nie mają zamiaru rezygnować z rosyjskich surowców energetycznych. Obecnie około 80% importowanej na Węgry ropy pochodzi z Rosji. Ponadto rząd w Budapeszcie kupuje od Federacji Rosyjskiej 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie na podstawie 15-letniej umowy zawartej jeszcze we wrześniu 2021 roku. Przypomnę także o czym wielokrotnie mówiłem w podcaście geopolitycznym, że rosyjska państwowa spółka Rosatom jest odpowiedzialna za budowę dwóch nowych bloków elektrowni jądrowej w Paks na, środko na środkowych Węgrzech. I tutaj widać, jak Węgrzy prowadząc politykę wielowektorową skutecznie realizują swoje interesy gospodarcze. I w kontekście słów premiera Donalda Tuska, wielu polskich polityków, którzy krytykowali wyjazd Orbana do Moskwy, warto zauważyć na doniesienia ostatniego tygodnia, jeśli chodzi o polski przemysł, a konkretnie polski przemysł chemiczny, który no, jest w coraz gorszym stanie. Zakłady azotowe w Puławach ogłosiły, że z powodów ekonomicznych wstrzymały do odwołania produkcję melaminy. Melamina to jest taki, można powiedzieć, taki biały proszek stosowany do wytwarzania żywic, laminatów, klejów, farb, lakierów itd. Tak Bardzo popularny na świecie. Zakłady w puławach posiadają aż trzy linie produkcyjne tego rodzaju substancji. O łącznej mocy blisko 100 tysięcy ton rocznie. I możemy się tutaj zapoznać z komunikatem. Właśnie tej firmy, że z uwagi na koszty związane z podstawowym surowcem, czyli gazem ziemnym, ale także jeśli chodzi o całą tę politykę energetyczną związaną z cenami emisji i całą polityką związaną z Zielonym Ładem, no ta spółka musi, musi po prostu. Zawiesić produkcję melaminy w Polsce. To jest jedyny producent melaminy, mel, melaminy w, naszym, w naszym kraju, który mógł być spokojnie jednym z światowych liderów. Natomiast widzimy tutaj, że ta nieopłacalność z uwagi na rosnące ceny gazu ziemnego, ale także, tak jak powiedziałem, cała, całą polityką w zakresie cen emisji, powoduje, że polski przemysł chemiczny no, ma bardzo duże problemy. I Pytanie, czy właśnie ten gaz ziemny? Nie mógłby być importowany z kierunku wschodniego, z kierunku rosyjskiego, gdzie przez wiele, wiele lat, wiele dekad Polska była zaopatrywana. Dzisiaj Węgrzy również importują ten gaz i nie mają takich problemów, jaki ma polski przemysł chemiczny. No, tu widzimy, że koszty ideologiczne zaangażowania Polski we wsparcie Ukrainy są bardzo duże. Pytanie, co będzie dalej z przemysłem chemicznym, ponieważ ceny Ceny gazu ziemnego rosną, a także będą rosły ceny, koszty właśnie tej, tej emisji CO2, czyli cała polityka Unii Europejskiej, tak zwanego Zielonego Ładu, cała polityka handlu emisjami, ETS-2, i wszystko, co, co z tym się wiąże, będzie jeszcze mocniej oddziaływać na, na polski przemysł. Warto naśladować, moim zdaniem, w tych. Aspektach polityki wielowektorowej, właśnie dyplomację węgierską, która mimo członkostwa w Unii Europejskiej, w Sojuszu Północnoatlantyckim, potrafi bardzo sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej. Proszę zauważyć, że kraj około 10-milionowy jest w stanie, jest w stanie no, jak równy z równym prowadzić interesy na arenie międzynarodowej, czy z Chinami, czy z Rosją? Widzimy, że no, premier Orban jest człowiekiem szerokich horyzontów, który jest w stanie wziąć udział w szczycie Organizacji Państw Turkijskich. I robi, można powiedzieć, w tej, na tym obszarze dyplomacji bardzo wiele, czy robi więcej niż posiada zasobów, niż posiada potencjału geopolitycznego. Warto wyciągać wnioski, warto naśladować tych, którzy są po prostu skuteczni w polityce zagranicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.